Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma. Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna. I cóż ja odpowiem ci. Może to ten szczególny kolor nieba. Może to tu przeżytych tyle lat. Może to ten pszeniczny zapach chleba. Pochylone strzechy chat. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzów. Może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, ty jest to. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Tak pod górę, tak pod prąd. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzów. Może bociany, co wracają tu do gniazda. Co każe im powracać tu. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może warce. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. W studiu witam naszego gościa, pan poseł doktor nauk ekonomicznych Zbigniew Kuźmiuk. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca, witam telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria.
Panie pośle, mamy dzisiaj mówić na temat emerytur, na temat rynku pracy, no i także rynku bezrobocia, bo on jest w Polsce znaczący. No i gdyby to był program taki, że można by sobie pożartować, to można by wyjść od tego dowcipu, który już krąży między ludźmi w związku z emeryturami. Jak żyć? I odpowiedź premiera krótko. Oczywiście po przejściu na emeryturę. Tak, to prawda, to smutne stwierdzenie, nawet gdzieś go tam na swoim blogu użyłem, ale niestety ta argumentacja, którą przedstawiają rządzący, a w szczególności pan premier, bo stanął na czele właśnie tego ruchu tłumaczenia, dlaczego powinniśmy pracować dłużej, skrzętnie starają się to ukrywać. Znowu są snute takie miraże przed Polakami, o ile wzrośnie emerytura mężczyzn. Kobiet ma ponoć wzrosnąć aż o 70%, jeżeli będą pracowały 7 lat dłużej. Czyli można powiedzieć, że po przejściu na emeryturę taka kobieta z mężem spędzi sobie ostatnie wakacje życia. Gdzieś tam na jakiejś wyspie, jeśli oczywiście dożyje. Jeżeli dożyje. Proszę ojca, to do złudzenia, ta swoista propaganda przypomina to, co działo się w 1998 roku. Wtedy także zmienialiśmy nasz ten system emerytalny, dzieliliśmy go na tę część ZUS-owską i tę część kapitałową. I także wtedy, jeżeli ojciec sobie przypomina, we wszystkich telewizjach królowały reklamy pokazujące szczęśliwych starszych ludzi, w domyśle emerytów, którzy właśnie z tych emerytur, przyszłych emerytur, spędzają piękne wakacje gdzieś nad ciepłymi morzami, pod palmami, w bardzo atrakcyjnych warunkach. Minęło 10 lat, bo w 2009 roku po raz pierwszy kobiety, które już były w tym nowym systemie, wybrały sobie ten nowy system, mogły pobierać świadczenia właśnie z tego nowego systemu, a więc część emerytury z ZUS-u, część z otwartych funduszy emerytalnych, i okazało się, że te świadczenia dla kobiet wynoszą z tej części kapitałowej po kilkadziesiąt złotych miesięcznie. I żeby to szybko ukryć, żeby nie było skandalu, bardzo szybko Sejm wtedy dokonał nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach emerytalnych i wszystkim tym ludziom, którym wypłacano tego rodzaju, czy miano wypłacać tego rodzaju świadczenia, pozwolono przenieść się do ZUS-u, żeby ukryć po prostu niewydolność tego systemu. A od tego czasu, od roku 2009, przecież mieliśmy gigantyczne spadki na giełdach. Przecież te fundusze, otwarte fundusze emerytalne inwestują w papiery wartościowe. Był spadek wartości akcji. W związku z tym te kapitały tam odłożone nie rosną, tylko maleją. Oczywiście otwarte fundusze emerytalne, a dokładnie ich założyciele, te towarzystwa emerytalne, mają się dobrze. Według moich szacunków przez te kilkanaście lat ze względu na opłaty wynoszone zarobiły około 20 miliardów złotych. I ponieważ w większości są to firmy zagraniczne, te pieniądze z trudem odkładane przez każdego pracującego w dużej części wywędrowały za granicę. Więc mówię o tym więcej, dlatego że w tej chwili przygotowuje się podobną mistyfikację. Pracujmy dłużej, będziemy mieli większe świadczenia, a niestety okaże się, że to będzie dla większości Polaków taka sytuacja, że jeżeli dożyje do tej emerytury, to będzie pobierał to świadczenie. Trudno powiedzieć, jakie ono będzie, ale będzie pobierał je bardzo krótko. I niestety mówię o tym z przykrością, bo to jest gigantyczne oszustwo. Jeżeli ludzie pracują po kilkadziesiąt lat i odprowadzają co miesiąc składkę od swojego wynagrodzenia, to rzeczywiście liczą, że po przejściu na emeryturę będą mieli 15-20 lat spokojnego życia, które pozwoli im, emerytura pozwoli im je sfinansować. Przy wydłużeniu wieku okaże się, że tego życia, nie wiemy jeszcze z jakim świadczeniem, będzie niestety bardzo mało. I ludziom tego się nie mówi, tylko próbuje się odwracać ich uwagę właśnie, obiecując po raz kolejny bardzo wysokie świadczenia emerytalne. No i że przez te kilkanaście lat także będą mogli dziadkowie zajmować się wnukami, co też nie jest bez znaczenia w tym procesie wychowawczym. Panie pośle, ale o metodologii chciałem porozmawiać. No bo były wybory, tak, na jesieni ubiegłego roku i wtedy no, żadna z partii nie mówiła, łącznie z rządzącą, o tym, że będziemy podnosili aż o 7 lat wiek emerytalny dla kobiet. Co takiego się dzieje, że 2-3 miesiące później w tempie błyskawicznym, w ciągu 3 miesięcy, premier w tempie błyskawicznym, 30 dni konsultacji, chce wprowadzić tego typu zaostrzenia, tego typu politykę?
To jest moim zdaniem, proszę ojca, kluczowe pytanie do rządzących w sprawie tej reformy. Bo rzeczywiście ma ojciec rację. Jeżeli ktoś zamierzał, rządzący, tak, zamierzali przeprowadzić tak gigantyczną operację, tak, tak dokuczającą milionom Polaków. No bo to wydłużenie wieku emerytalnego bo jest... Bo to nie jest chyba tak, że nagle pan premier w czasie świąt czy przed świętami postanowił, no, że o, zrobimy Polakom prezent na Nowy Rok. Dokładnie. Prawda? Zobaczył jakieś tabelki, tak, i okazuje się, że coś musimy zmieniać. Nie ulega wątpliwości, że ani nasza sytuacja demograficzna, ani finansów publicznych w ciągu ostatnich paru miesięcy nie pogorszyła się gwałtownie. Więc jeżeli rzeczywiście stan finansów zmusza nas do wydłużania wieku emerytalnego, jak twierdzi pan premier, to absolutnie powinno być to wiadome i w połowie poprzedniego roku, i teraz. Wtedy skrzętnie to ukrywano. Ja myślę, proszę ojca, że ta operacja nie jest tak konieczna ze względu na stan naszych finansów publicznych, choć nie jest on najlepszy, pewnie będzie okazja, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale pan premier chce wysłać dla rynków finansowych informację, że Polska, podnosząc wiek emerytalny, tak, będzie stabilnym państwem, które nie szasta groszem publicznym. I myślę, że to jest podstawowa operacja. Być może tego się pewnie nie dowiemy, bo rządzący nie mają w zwyczaju mówić Polakom prawdy. I to jest bardzo poważny problem. Być może są jakieś zobowiązania wobec Komisji Europejskiej. Wprawdzie Komisja Europejska nie może nam nakazać prowadzenia wieku emerytalnego, ale coraz częściej słyszy się, był taki biała księga emerytur, opracowanie Komisji Europejskiej, gdzie było to swoiste zalecenie. I teraz pan premier, który lubi być w tym głównym nurcie, no i lubi się pochwalić, tak, przed panią Angelą Merkel, przed panem Sarkozym, no chce, jak rozumiem, za parę miesięcy pojechać na kolejny szczyt i powiedzieć, no ja już tę niepopularną rzecz w Polsce przeprowadziłem, proszę bardzo, a jak u was z takimi reformami. To po pierwsze. Po drugie, właśnie ten sygnał dla tych rynków finansowych. One oczywiście patrzą i dla nich to wydłużenie wieku emerytalnego, a więc, no, powiedzmy wprost, skrócenie czasu wypłacania emerytur, no, jest takim sygnałem, że no, nie będzie w przyszłości zwiększonych wydatków publicznych, a więc ten kraj będzie prawdopodobnie wiarygodny finansowo. To jest moim zdaniem dwa kluczowe powody, dla których nagle w sytuacji, kiedy w kampanii wyborczej o tym się w ogóle nie mówiło, nagle ten problem się pojawił. Pan premier Tusk chce poprawić swoją wiarygodność na salonach europejskich i po drugie wysyła sygnał do rynków finansowych, że warto Polsce pożyczać, bo na pewno zbyt dużo w przyszłości nie będzie wydawała na emerytury i na pewno długi będzie regularnie spłacała. Bo dla rynków finansowych to jest najważniejsze. Czy to, co pożyczyliśmy, te 800 miliardów złotych, bo tyle pożyczyliśmy, 300 miliardów dodatkowo w ciągu 4 lat, czy to kiedyś będzie zwrócone? Wszyscy, którzy nam pożyczyli, zaczynają się powoli niepokoić. I wydłużenie wieku emerytalnego jest dla nich sygnałem, że mniej pieniędzy w przyszłości pójdzie na emerytury, to znaczy Polska będzie wydolna finansowo, żeby spłacać te długi. To ma szczególne dla tych pożyczających znaczenie w sytuacji, kiedy, no, Grecja, mamy to w tej chwili niejako można powiedzieć na talerzu, 100 miliardów euro. Ci, którzy Grecji pożyczali, musieli umorzyć, tak? W tym drugim pakiecie, który został właśnie przyjęty, umorzono Grecji 100 miliardów euro. Jak to skutkuje dla tego kraju, to oddzielny problem, bo to jest oczywiście moim zdaniem wprost pomoc dla banków, które kiedyś pożyczając Grecji zarabiały, a teraz próbują... I to nie banki greckie. I to nie banki greckie, tylko greckie banki niemieckie. W zasadzie ta pożyczka udzielana Grecji w Grecji praktycznie nie zostaje. Tak, to prawda. A nawet mówi się, żeby specjalne rachunki powiernicze uruchamiać i środki z prywatyzacji greckich tam na te rachunki wysyłać, żeby już tylko Komisja Europejska miała wpływ na te pieniądze. Ale to oderwaliśmy się od tego głównego wątku. Więc właśnie sądzę, że to ma być ten właśnie sygnał dla rynków finansowych. Polska w przyszłości nie będzie wydawała zbyt dużo na świadczenia emerytalne dla swoich obywateli, bo wydłuża wiek zatrudnienia, więc tym samym świadczenia będą wypłacane krócej. W związku z tym będzie wydolna finansowo i na pewno te 800 miliardów złotych, które pożyczyła, na pewno będzie regularnie spłacała. A proszę powiedzieć, panie pośle, skąd w ogóle wziął się ten wiek 65-67 lat? Jasne, premier mówi, przecież na Zachodzie też podnoszą wiek emerytalny, ale dlaczego akurat 65 i 67 na przykład, a nie 63 albo 70?
Proszę Ojca, ja myślę, że jeżeli byśmy kontynuowali dalej tego rodzaju politykę, jaką uprawia ten rząd, to za parę lat może się okazać, że ten wiek 67 lat to jest za mało, że potrzebne jest 75, ale być może i 80 lat, bo ten system będzie niewydolny, bo pan premier proponuje nam walkę ze skutkami, a nie z przyczynami tego zjawiska. Otóż jeżeli mamy na myśli system emerytalny w Polsce, to niezależnie od tego, czy on ma charakter ten budżetowy, ZUS-owski, czy ten kapitałowy w OFE, to tak naprawdę jego podstawa, ta szeroka podstawa, opiera się na składce ludzi, którzy aktualnie pracują. Tak? Więc żeby tych pieniędzy było możliwie jak najwięcej, to po pierwsze musimy mieć maksymalnie dużo urodzeń, tak? Za 20 lat ci ludzie znajdą się, za 20, za 25, znajdą się na rynku pracy i będą dostarczali pieniędzy do tego systemu. Tak? Wtedy dla ich rodziców i dziadków na pewno starczy pieniędzy. Natomiast jeżeli my zaniedbujemy pracę nad tą podstawą tej swoistej piramidy, tak? I mówimy, że nie interesuje nas liczba urodzeń, no pan premier używa takiego argumentu. W 2040 roku Polaków będzie tylko 32 miliony i w związku z tym na jednego pracującego będzie przypadało na jednego pracującego będzie przypadało dwóch emerytów i w związku z tym musimy wydłużać wiek emerytalny. To brzmi dosłownie przerażająco, bo to mówi premier ciągle prawie 40-milionowego kraju. Czyli co? Mamy w tej chwili 38 milionów obywateli ponad. Jasne, część jest za granicą i o tym też trzeba za chwilę pewnie powiedzieć. Natomiast premier zakłada, że za ileś tam lat będzie nas 32 miliony i podchodzi do tego ze spokojem. Za 28 lat stwierdza, że będzie nas tylko 32 miliony i podchodzi do przyjmuje to jako pewnik. A ja się pytam pana premiera, co jego rząd przez 4 lata i kolejny rok robi, żeby nas nie było 32 miliony, tylko żebyśmy rzeczywiście, żeby urodzenia w Polsce no przynajmniej wyglądały tak, jak w zachodniej Europie, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. No, czytałem, że nawet mamy niższą dzietność niż w Chinach, gdzie jest ta polityka jednego dziecka, prawda, tam 1,56. Na 200 ileś krajów, które pod tym względem badał ONZ, jesteśmy na 190 którymś miejscu, czyli w końcówce krajów świata. To jest dosłownie przerażające. I coraz często słyszę wypowiedzi ekonomistów, że żadna polityka o charakterze, nie wiem, finansowym nie spowoduje eksplozji urodzeń. Otóż ja nie twierdzę, że spowoduje eksplozję, ale... A Polki w Wielkiej Brytanii? No właśnie, to jest doskonały przykład i powinniśmy go naprawdę upowszechniać. W Polsce ten wskaźnik dzietności to jest 1,38 i on się utrzymuje na tym poziomie z mniejszymi lub większymi wahaniami od ładnych kilkunastu lat. Natomiast Polki, które pojechały za pracą do Wielkiej Brytanii z rodzinami, już mają wskaźnik dzietności na poziomie 2,5, czyli dwukrotnie większy. A przecież Wielka Brytania nie należy do krajów, które wyjątkowo hojnie wspomagają rodziny. Wystarczy stabilna praca dla małżonka, tak? Wystarczy jakiś system zasiłków, nawet skromnych, jak w Wielkiej Brytanii. Wystarczy odpowiednia polityka mieszkaniowa, czyli dostępność mieszkania dla człowieka. Na Zachodzie jest takie, że jeżeli ktoś ma stałą pracę, to stać go na utrzymanie żony i dwójki czy trójki dzieci i także wynajęcia chociażby mieszkania. I bez takiej polityki my rzeczywiście ten spadek urodzeń będzie kontynuowany i będzie nas coraz mniej. Więc to jest szczególnie bulwersujące, że premier siada w studiu telewizyjnym albo na tych słynnych konsultacjach i właśnie mówi, jako pewnik przekazuje informację, w 2040 roku będzie nas zaledwie 32 miliony i w związku z tym nie mamy innego wyjścia, tylko wydłużać wiek emerytalny. Człowieku, co zrobiłeś w tej sprawie? Rządzisz Polską od 4 lat, już 5 rok. Co zaproponowałeś? Dopiero 100 dni rządu. No właśnie, to jest kolejna mistyfikacja, którą próbuje się zamieszać w głowach Polaków, no bo przecież tych dni już było 1600, nie 100, prawda? A próbuje się traktować ten rząd jako rząd kompletnie nowy. Właśnie, więc co zrobiłeś w zakresie polityki prorodzinnej? Co zrobiłeś w zakresie polityki mieszkaniowej? Był ten program rodzinny,
godzina na swoim. Program mieszkaniowy, właśnie wprowadzony w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Jaki on był, bo był ułomny, ale było to wsparcie dla rodzin, które miały jakieś pieniądze i chciały dobić się do własnego mieszkania. To było w ich zasięgu. On oferował dopłaty do kredytów, bo jasne, że trudno sobie wyobrazić młodą rodzinę, którą stać w tej chwili, żeby kupić mieszkanie za 100 czy 200 tysięcy. Musi być tutaj kredyt, prawda? Ale do odsetek tego kredytu były bardzo poważne dopłaty państwa. No, co zrobiono w roku 2010 i 2011 ze względu na kryzys? W zasadzie ten program zlikwidowano. No i trzeci element tej układanki to jest rynek pracy. No jakżeż można wydłużać wiek emerytalny, tak, w takim tempie, w sytuacji, kiedy mamy oficjalnie 13% bezrobocie. I nie ma szans na jego zmniejszenie. Jeżeli 50%, czyli prawie milion ludzi, to są ludzie w wieku od 18 do 34 lat. A więc milion ludzi zaczyna swoje dorosłe życie od bycia bezrobotnym. I bardzo często tym bezrobotnym jest rok czy dwa i takiego człowieka w zasadzie trzeba znowu, na nowo uczyć pracy, tak? Bo jeżeli jest dwa lata poza rynkiem pracy, to w zasadzie trzeba go uczyć wszystkiego od początku. I właśnie w takiej sytuacji panaceum na to wszystko jest wydłużenie wieku. Mówiliśmy o tym długo, ale chcę zwrócić uwagę, że przyczyny tej niewydolności systemów ubezpieczeniowych, nie tylko zresztą w Polsce, ale i na świecie, to jest zmniejszająca się liczba urodzeń, niewłaściwa polityka mieszkaniowa w stosunku szczególnie do młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie i brak perspektyw poważnego zatrudnienia dla ludzi nawet z wyższym wykształceniem. I jeżeli w tych trzech elementach wreszcie nie zdecydujemy się jako państwo, żeby wykonać zdecydowane kroki do przodu, to wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat będzie tylko incydentem. Za parę lat przyjdzie, nie wiem, mam nadzieję, że już nie premier Tusk, jakiś następny premier i będzie tłumaczył Polakom, dlaczego trzeba wydłużyć wiek emerytalny, tym razem do lat 75 albo wręcz o 80. Panie pośle, czy mamy taką sytuację, że premier, który rządzi już piąty rok, przed wyborami wszystko jest super, wszystko jest cacy, jesteśmy zieloną wyspą, po wyborach, zresztą to też ciekawa sprawa, bo nie mogliśmy doczekać się exposé pana premiera, prawda? Czy to było tak, że pan premier nie chciał od razu w pierwszym miesiącu po wyborach powiedzieć o tej sprawie i tak przekładał? Teraz to się lepiej tłumaczy właśnie, bo to było bardzo niepopularne ogłoszenie. Rzeczywiście ono w pierwszy raz pojawiło się w exposé pana premiera. Najpierw była taka koncepcja, że stary rząd dotrwa do końca naszej prezydencji. Później ze względu na niezadowolenie prezydenta... No to już było kombinowanie. Wszystko to przyspieszono i okazało się, że z zielonej wyspy niewiele zostało. Przecież tych posunięć niepopularnych, jakie zafundowano nam w ostatnich paru miesiącach, jest sporo. Podniesienie składki rentowej, tak? W czasach Prawa i Sprawiedliwości o 7 punktów procentowych obniżono składkę rentową. Chodziło o tak zwaną redukcję klina podatkowego. Problemem naszego kraju są bardzo wysokie koszty pracy. No, jeżeli chce się wypłacić powiedzmy pracownikowi 1000 zł wynagrodzenia, tak, to do tego dochodzi kilkadziesiąt procent różnego rodzaju dodatków ZUS-owskiego, podatku, prawda, jednej składki Funduszu Pracy i tak dalej. W związku z tym redukcja składki rentowej miała być taką zachętą do oficjalnego zatrudniania ludzi, prawda? I w ogóle płacenia składek od jakiegokolwiek wynagrodzenia. I był to wtedy ruch oceniany bardzo dobrze. Zresztą dzięki tej głębokiej redukcji no, pojawiła się ta zielona wyspa, bo sporo pieniędzy zostało w kieszeniach pracowników i w kieszeniach pracodawców. Co więcej, przez te dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości przybyło 1,5 miliona miejsc pracy. To pokazuje, jak redukcja obciążeń podatkowych, właśnie takich newralgicznych, natychmiast powoduje ujawnianie miejsc pracy, bo nie oszukujmy się, mamy szarą strefę i rzeczywiście część przedsiębiorców woli wypłacić pracownikowi choćby te 1000 zł nieoficjalnie i nie ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych. Więc każda obniżka powoduje, że tych miejsc pracy oficjalnie powstaje coraz więcej i zasilane są wszystkie fundusze. Podwyżka składki, to co zafundowano, oczywiście nie w takim tempie, ale powoduje znikanie oficjalnych miejsc pracy i tym samym także osłabianie zasilania funduszy, tego od ubezpieczeń społecznych, tego zdrowotnego. To jest w jakimś sensie zamknięte koło. Zamknięte koło, ale i na to się zdecydowano, no bo stan finansów publicznych okazuje się, że po 4 latach rządów jest coraz gorszy. No mamy KGHM. I to ten słynny podatek od wydobycia kopalin.
My oczywiście jesteśmy za tym, żeby państwo polskie, żeby wszyscy obywatele mieli pożytki z tego, co wydobywa się z polskiej ziemi. Zgoda. To jest być może preludium do tego, jak trzeba upodatkować wydobycie gazu łupkowego, tak, w przyszłości. Więc zgoda. Ale no nie może to być grabież w biały dzień. Jeżeli z jednej firmy w ciągu roku podatkowego chce się ściągnąć dodatkowo 2 miliardy złotych, nawet z bogatej firmy, to to jest grabież w biały dzień. I robi to liberalna platforma, która powielokroć zarzekała się, że ona nigdy nie będzie podnosić podatków, tylko będzie je obniżać. No mieliśmy wcześniej to 1-procentową podwyżkę o 1 punkt procentowy podatku VAT. Podatek VAT jest podatkiem, tak w uproszczeniu, ludzi niezamożnych. Ale podatek także nałożony na ubranka dziecięce, no, w ramach tej polityki prorodzinnej. A, no właśnie, był projekt ustawy posłanek z Prawa i Sprawiedliwości, żeby w sytuacji, kiedy jest to wymóg unijny, bo tutaj tym się minister finansów zasłaniał, żeby przeciętnie na rodzinę policzyć, o ile wzrosną koszty wydawane na dzieci ze względu na wzrost tego VAT-u i żeby to rodzinom zwracać na podstawie kwitów, które będą przynosiły ze sklepu, tak jak był kiedyś zwrot podatku VAT za materiały budowlane, prawda? Ponieważ wzrosła stawka do podstawowej, 7-procentowej, więc była możliwość uzyskania z Urzędu Skarbowego, jeżeli ktoś budował tej różnicy pomiędzy 7% a 21%. To był zaproponowany ten sam mechanizm. Projekt ustawy odrzucony w pierwszym czytaniu. A więc w praktyce są rzeczywiście podejmowane działania przez ten rząd, żeby doprowadzić do tego, żeby ta prognoza, którą pan premier przedstawia, że będzie nas 32 miliony w 2040 roku, żeby się sprawdziła na bank. Może właśnie temu służy polityka rządu. Bo ja jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć, panie pośle. Premier wychodzi, mówi, będziecie pracować do 67 roku życia. Kobiety, mężczyźni, wszyscy tyle samo. Wydłużamy wiek emerytalny. Ale jakby nie słyszę właśnie, że wraz z tym wydłużeniem wieku emerytalnego planujemy politykę prorodzinną, jakieś ulgi dla rodziców, nie wiem, tam różnego rodzaju zabiegi, które nie spełnią tego proroctwa 32 milionów ludzi i wtedy będzie nas rzeczywiście mniej i mniej będzie na rynku pracy. Ale jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem. Mówi się ludziom, macie pracować do 67 roku życia, czyli wydłużamy wiek emerytalny, ale w tej chwili samych bezrobotnych, i to bezrobocie rośnie, jest generowane, jest już 2 miliony 200 tysięcy. Mało tego, 2 miliony ludzi, najczęściej młodych, w wieku produkcyjnym, jeszcze przez wiele, wiele lat, dobrze wykształconych, pojechało za granicę. Czyli tak naprawdę ten rynek bezrobotnych to jest 4 miliony 200 tysięcy ludzi. To prawda, proszę ojca, i to wszystko się odbywa, kiedy korzystamy ponoć z wielkiej hojności Unii Europejskiej. Korzystamy z wielkich funduszy, a więc jest to dodatkowy zastrzyk pieniędzy, który przychodzi do gospodarki. Więc jest pytanie, co będzie, jak tych środków nie będzie, prawda? Czy znowu będzie fala emigracji z Polski? To są właśnie bardzo poważne problemy społeczne, nad którymi powinniśmy ponad podziałami politycznymi naprawdę porozmawiać, bo to będzie decydowało o naszych losach za 10-20 lat. I rzeczywiście, jeżeli nastawimy się na politykę zwijania polskiego społeczeństwa, to być może nawet ta wizja w 2040 roku będzie jeszcze ostrzejsza. Nie będzie nas 32, tylko jeszcze mniej milionów. Bo niestety te pomysły w tę stronę idą. Ja nie chciałbym zbyt